Czas polatać z większą kamerą niż GoPro. Aramar S5 właśnie nam to umożliwi. W tym odcinku wszystko, co musisz wiedzieć właśnie o RS-ie 5. Ja nazywam się Michał Wilk i witam Was na kanale Evil Wolf Media. RS5, tak, niewątpliwie dziwna konstrukcja i tak, większość z Was może się zastanawiać, czy to jest możliwe, że 5-calowy dron jest w stanie ponieść kilogramową kamerę, 350-gramową baterię i całość waży 1,9 kg i lata. No ja też się temu dziwię, ale to działa i lata. I lata nawet całkiem fajnie, sensownie i można gdzieś powiedzieć, że jeszcze jakiś zapas mocy w razie jakiejś nieprzyjemnej sytuacji jest. Ale po kolei, jaka była w ogóle moja motywacja, żeby stworzyć takiego drona? No przede wszystkim ciekawość, nieodparta ciekawość, bo od kiedy wsiąkłem w świat dronów FPV, no to zawsze gdzieś tam kątem oka widziałem innych użytkowników, którzy no, szaleją z większymi kamerami na dużych dronach i fascynowało mnie to niejako. No bo oczywiście GoPro generuje super fajną jakość i do 90%, 95% zastosowań idealnie się nadaje, no ale są takie sytuacje, gdzie po prostu ciekawie i fajnie byłoby spojrzeć na świat z góry właśnie przy pomocy lepszej kamery, więc pomyślałem, że na początek takie maleństwo, bo ten dron jest stosunkowo nieduży jak na swoje gabaryty, a potrafi podnieść całkiem sporo. Co my tutaj mamy? Mamy ramę, która nazywa się RS5. Link zostawiam Wam w opisie dla ciekawych. Rama, no niestety wiadomo, jest to projekt autorski, więc rama tania nie jest. Jest to koszt rzędu 180 funtów, więc w tej cenie możecie mieć już fajnego i ciekawego drona gotowego, a tu mamy samą ramę, no ale ciekawość czasami kosztuje. Jeżeli chodzi o resztę podzespołów, są tu silniki F80 od T-Motor, są to jedne z największych silników i zarazem najmocniejszych, bo na śmigłach 5-calowych przy gazie rzędu 50% generują naprawdę spory ciąg, bo jest to w okolicach 800 gramów, no a maksymalny przy gazie 100% to jest powyżej 2 kg. Śmigła też mamy tutaj solidne, bo jest to Gemfan 5.1, jeżeli chodzi o średnicę śmigieł, czyli no, takie całkiem spore. Mają też stosunkowo duży wzniosek te śmigła, bo to jest 4.99. Także no, jest, że tak powiem, ciągu w tym dronie bardzo sporo. Zasilanie to jest 6S 2200 mAh, Fly Controller i ESC są od T-Motor, jest tutaj F7 Fly Controller i ESC F55, Air Unit wersji Polar, no i to całość jest tego drona, cały dron bez baterii to jest 580 gramów, bateria waży 330 z tego co pamiętam lub 350, no i kamera waży kilo, więc całość setupu waży 1,9 kg. No i teraz ktoś może się topać do głowy i powiedzieć: o Boże, jak to leci? No, nie jest to klasyczne 5 cali, jeżeli chodzi o loty. Bliżej mu do zamulonego CineWhoopa 3-calowego, ale lata to i działa to w całkiem sensowny sposób, ku mojemu zaskoczeniu. Na takiej baterii przy spokojnym locie latamy sobie rzędu 3,5-4 minuty, więc jest to całkiem też sensowny wynik, jak na takie obciążenie i to, co na tym dronie mamy. Jeżeli chodzi o tej prądy i wszystko, no to no, jest tutaj sporo prądu na silniku, no bo te silniki muszą pracować z obciążeniem gdzieś 50, 60, 70%, żeby to wszystko działało i latało. Natomiast one znoszą to dzielnie i przy lotach te silniki, a tak naprawdę po wylądowaniu są gorące, ale nie jest to, nie wiem, gorący, parzący silnik, tylko po prostu gorący silnik, który jesteśmy w stanie utrzymać w ręce. No ale oczywiście warto i przynajmniej ja staram się robić mu między lotami jakieś przerwy, żeby to wszystko sobie ostygło, żeby się to zbyt mocno nie zagrzało i z nieba nagle nie spadło. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany w PID-ach względem stokowej bety, no to coś tam próbowałem sobie zmieniać i działać w temacie. Natomiast no gdzieś postanowiłem, że ta charakterystyka no nie jest zbyt agresywna, no bo tu też nie możemy za bardzo, że tak powiem, poszaleć, jeżeli chodzi o tego drona, więc bliżej mu jest do stokowej bety niż do czegoś agresywnego, ale lata to całkiem sensownie i daje radę właśnie do moich jakby potrzeb i takich do oczekiwań, które miałem względem tego drona, no bo chciałem tak naprawdę stworzyć platformę, która będzie jakby przedłużeniem
można powiedzieć, mojej ręki i będzie mogła wziąć tą kamerę i gdzieś wynieść na pewną wysokość, nie jakąś gigantyczną i nie wykonywać jakichś szalonych manewrów, no ale dodatkowo no, jest to dla mnie jakaś zmiana perspektywy przy kamerze. Ja tu używam głównie Zikama z obiektywem Laowa 7,5 mm, co daje nam tutaj odpowiednik, bo Zikam jest kamerą z sensorem mikro 4/3, więc daje nam to właśnie pole widzenia podobne do GoPro. Kilka razy też używałem obiektywu 15 mm, jest to odpowiednik takiej 30 na pełną klatkę, więc jest dużo węziej, natomiast daje to też ciekawe efekty i w przyszłości na pewno będę chciał poeksperymentować jeszcze z dłuższymi lufami, żeby pobawić się troszkę tą perspektywą, bo daje to, tak jak mówię, no, całkiem ciekawe efekty, taki no, kamera w ruchu na duszy ogniskowej. Oczywiście, żeby to wszystko się kleiło i żeby to fajnie wyglądało, no to nagrywam to wszystko w slow motion, w 100 klatkach, więc wtedy wszystkie bujania i drgania tak naprawdę gdzieś odchodzą w niepamięć i generuje to naprawdę fajny i ciekawy obraz, taki trochę można byłoby rzec zaciekawiacz FPV, no bo daleko mu do takiego klasycznego drona FPV. Ale tak, działa to i myślę, że jakby w przyszłości będę chciał poświęcić troszkę więcej czasu na rozwój tej platformy i spróbować bym chciał, żeby to no, latało trochę lepiej, ale na to też niestety potrzeba trochę czasu. Ja ostatnio tego czasu permanentnie nie mam. Rozważam też w najbliższym czasie wrzucenie stabilizacji w formie SteadyXP, czyli jest to zewnętrzny moduł, który zbiera dane. No i w programie dostarczonym właśnie od firmy, która produkuje SteadyXP, mamy możliwość stabilizacji i połączenia tych nagrania i daty z żyroskopu do tego właśnie, żeby sprawić, żeby ten obraz był fajny i stabilny, tak jak mamy to robione w Real Steady Go, więc to też będę chciał, bo tak jak wspominałem, przy lataniu w slow motion wygląda to genialnie i nie ma problemu, no ale nie zawsze chcemy mieć slow motion. Czasami chcemy mieć ten real speed, więc tutaj no niestety gdzieś to się nam telepie. Tu też wszystko zależy tak naprawdę od kontekstu, bo jeżeli chcecie robić fajne jakieś krajobrazowe ujęcia i tak naprawdę nie mamy żadnego tutaj no, tematu, który tak naprawdę filmujemy z bliska, no to na pustej przestrzeni, no to wiadomo, że drgania się potęgują i obraz chwiejny będzie bardziej zauważalny. Natomiast jeżeli lecimy za kimś lub za czymś, no to automatycznie te drgania trochę gdzieś schodzą na drugi plan, bo bardziej nasz wzrok skupia się na centralnej części kadru, która jest w miarę stabilna, więc no to wszystko zależy tutaj, wiecie, no od zastosowań, od tego, co finalnie chcemy osiągnąć. Ale ogólnie tak, jest to dziwny dron, i którym latanie no, w zupełności odbiega od tego, jak lata się mniejszymi dronami, właśnie ze względu na jego wagę i jakby też proporcje mocy do wagi, że no, musimy troszkę jakby bardziej szerzej, że tak powiem, myśleć o tym, co robimy. Nie mamy, ta granica bezpieczeństwa i ta granica gdzieś zrywności tego drona jest oczywiście ograniczona. Ale mimo wszystko gdzieś też ten zapas mocy jeszcze w nim jest, więc lata to i działa. Jest to też ciekawa platforma, bo dzięki temu, że dron jest skonstruowany w ten sposób, mamy tutaj też dużo punktów jakby zaczepu i montażu różnych rzeczy, więc takim dronem tak naprawdę też możemy latać z przymocowanym GoPro, możemy tutaj wrzucić setup do transmisji live. Jest jakby wszystko, jest tutaj sporo miejsca na tego typu historie. Więc jest to też ciekawy właśnie dron, który może służyć komuś jako platforma do transmisji live, no bo niekoniecznie musimy tu wrzucać kamerę filmową, ale możemy wrzucić GoProsa, więc jest tutaj miejsce, żeby wrzucić jakąś dodatkową baterię, mocny nadajnik na to, no i możemy takim dronem sobie latać nawet gdzieś w okolicach właśnie ludzi ze względu na to, że no jest on w miarę zabudowany, no i jeszcze dodatkowo, jeżeli ktoś ma możliwości drukarkę, no to myślę, że ktoś może się pokusić o wydrukowanie jakichś dodatkowych osłon, które sprawią, że ten dron stanie się jeszcze bezpieczniejszy, także tak ogólnie patrząc na tą platformę, no jest to ciekawe, bo może mieć dużo różnych zastosowań.
Tak, no a FPV trochę zaczyna rozpychać się łokciami w segmencie, że tak powiem, droniarstwa, bo coraz częściej gdzieś trafia do bardziej ambitnych produkcji filmowych. Bardzo dużo rzeczy tak naprawdę teraz gdzieś się produkuje i wy też, którzy zajmujecie się właśnie dronami FPV, no wiecie o tym najlepiej, że jest to segment, który po prostu będzie w przyszłości fajnie się rozwijał, więc im więcej takich ciekawych autorskich konstrukcji, tym ten rynek będzie ciekawszy i będziemy mieć będzie po prostu ciekawie i te zastosowania gdzieś będą nam się mnożyły i pojawiały nowe jakby możliwości właśnie pracy z dronami FPV. Słuchajcie, to wszystko, co dla Was przygotowałem w tym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, co ta konstrukcja potrafi, no to wbijajcie do Krakowa, możemy się śmiało przelecieć i możecie sobie zobaczyć tak naprawdę, jak lata się takim dronem i czy będzie to Wam do czegoś potrzebne. Więc tutaj jakby z tym nie ma problemu. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie też śmiało pisać w komentarzach. Jeżeli film się podobał, no to łapa w górę. Nie subskrybujesz kanału, to zacznij, tak, bo będzie dużo fajnych i ciekawych rzeczy na moim kanale. No a ja co? Żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku zajmiemy się tym bydlakiem, czyli Sicario. Trochę sobie polatamy, trochę po nim popowiadamy, popatrzymy, co ma w środku. Tak, więc będzie fajnie i wesoło i na pewno ciekawie. Także widzimy się w kolejnym, już czwartym odcinku dronografii, a to dopiero początek. Tak, dopiero początek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.